tym roku Merida Mazowie MTB Maraton, w zeszłym roku Mazowie MTB Maraton, bo w tym roku pozyskaliśmy sponsora tytularnego, ale tak naprawdę chodzi o cel, który od 7 lat funkcjonuje, zaczął. Początki jego były na Mazowsze, potem poza Mazowsze, a do Olsztyna ten cylik z jedną edycją maratonu w Olsztynie przyjechał w zeszłym roku pod koniec maja. I było to świetny cykl. Świetny cykl dlatego, że internaci, którzy głosowali po 13 imprezach, które zostały zorganizowane w zeszłym roku, w całym roku, ogłosili, że to jest to druga impreza naszego cyklu. Do pierwszej imprezy była pierwsza, no zabrakło tego jednego oczka, może w tym roku, dlatego że między innymi w tym roku zmieniliśmy miejsce, aczkolwiek dla mnie miejsce Stadionu Leśnego było magiczne i akurat tego nie mamy. Natomiast mamy świetne zaplecze w postaci gimnazjum numer 13 na bardzo dużym osiedlu w Olsztynie, czyli mam nadzieję, że ta siła oddziaływania na mieszkańców będzie jeszcze większa, ale przede wszystkim nowe trasy w kierunku miejscowości Ruś, w Dolinach Łyny, lasy, w których ja jeszcze wszystkich nie objechałem, dzisiaj mam zamiar objechać. No i kto wie, czy to nie spowoduje, że będzie to nasza numer jeden impreza rowerowa w całym cyklu, a ja mam nadzieję, że numer jeden impreza rowerowa u Państwa w Olsztynie. Start maratonu został zaplanowany przy Gimnazjum 13 przy ulicy Jeziołowicza. Start już oficjalny godzina 11, od godziny 8 w dniu 6 maja, czynne biuro zawodów, gdzie można się zgłaszać, jeżeli są osoby, które jeszcze się nie zgłosiły przez stronę internetową, to będzie to możliwe również w dniu zawodów. No i w tym roku nowe trasy. 8 km dystans hobby dla każdego, ale tak naprawdę jest to dystans dla dzieci, dla rodziców, którzy razem wystartują już z sektoru startowy, bo są dzieci 4-5-letnie, dzieci 7-8, czyli jakby selekcjonujemy szybkość jazdy na przodzie, wolniej się z tyłu. Potem mamy już taki dystans dla każdego, kto umie jeździć na rowerze 28 km. Ale tego każdy przyjedzie, bo będzie bufet, czyli warto pojechać, bo można po drodze się napić, najeść. Natomiast no, jest to taka jazda na 1,5 godziny i uważam, że każdy, kto umie jeździć na rowerze, spokojnie może w tym wziąć udział. Natomiast no, to, co jest najbardziej magiczne w naszych imprezach, ta ilość uczestników, to jest dystans mega, gdzie spodziewamy się około 800-900 startujących, 59 km, właśnie okolice rzeki Łyny, wzniesienia, wzgórza, trudniejszy teren i tutaj uwaga, rower terenowy zdecydowanie się przyda, tak naprawdę chodzi o szeroką oponę, ale oczywiście w większości rowerzystów używają rowery górskie, bo akurat w tym rejonie ten rower górski może się przydać ze względu też na przełożenia, bo będą strome podjazdy, no i niektórzy mają hamulce hydrauliczne, z których oczywiście będą mogli skorzystać, bo będą też stromsze zjazdy. No i dystans giga 90 km na jednej pętli, no i dla nas jest to też niezłe wyzwanie, jak to wszystko ponować, żeby było dobrze zorganizowane, ale to dobrze zrobimy, ale też dużo pracy będzie od nas wymagało, żeby to wszystko oznaczyć, zabezpieczyć, ale będzie, bo od tego jesteśmy. Wystartować może każdy, preferowane są rowery tak zwane górskie z trochę szerszymi oponami, ponieważ trasy w większości przebiegają po lesie, ale same dystanse od 8 km, gdzie startują małe dzieci razem z rodzicami, poprzez 26, poprzez 50 km. To są trasy, na których każdy może sprawdzać swoich sił i może sam sobie określić dla siebie poziom trudności, poziom umiejętności i wybrać odpowiedni dla siebie dystans.